co powiecie na full porosy podpuch? To nie jest żadna podpucha. Przepraszam, no musiałem to powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj bardzo nietypowy materiał, dlatego że nagrywam talię memowską, słuchajcie, pod jedno combo tak naprawdę i pod absurdalną dużą liczbę słodkich porosków, czyli sama słodycz w dużym skrócie. Zrobiłem taką talię, bo musiałem wykonać zadanie, ale przy okazji odkryłem, że to jest całkiem fajna zabawa. Jeżeli wejdzie wam combo, to jest tyle satysfakcji, że poro nie siada. Moi drodzy, dodałem tak naprawdę wszystkie karty, które dają nam poro, i liczymy na zwycięstwo z puchem, że widzę to wszystko. Także zapraszam na prezentację memowej talii od Uszaka. Najważniejsza sprawa, czego na moim kanale jeszcze nie było, serce puchu. Słuchajcie, przy zagraniu łączymy wszystkie porosy w puch poro i te wszystkie poro dają, oprócz statystyk, także słowa klucze połączonych poro. A że to zazwyczaj wjeżdża 20-20, jakaś nieuchwytność, zmiażdżenie, wpływ i tarcza ma... Wiecie, wszystko, nie? Jak widzicie na załączonym obrazku. Do tego Braumik. Dlaczego Braumik? Bo jest dobrym blokerem. Tworzy dodatkowego poro ze zmiażdżeniem. To jest istotne. Przy okazji zamiennik jest bardzo dobry, wbrew pozorom. A wyzwanie, zawsze ściąganie, bardzo przydatna sprawa. Jeżeli chcecie mi kupić skina, to... dawajcie łapki w górę, wtedy zacznę w końcu zarabiać pieniądze. W sensie bardziej subskrypcje, ale to nieważne. Moi drodzy, po kolei. Działo poro, no bo tworzymy poro, nie muszę chyba tego tłumaczyć, prawda? Obowiązek. Brawurowe poro, słuchajcie, nieuchwytność pod puch, prawda? Pod puch. Wpływ 1-1, dobre tempo grania, prawda? Smętny, samotny poro, niespętny, aż jest na smętnego wygląda. Tworzy dodatkowego jednego poro o koszcie 1. Dobieramy poro 2-3. Jezu, ale on ma łapy tu, biceps, jak upudzione. Moi drodzy, dobry bloker. To przy okazji dobieramy poroski, więc to jest jeden z ciekawszych, słuchajcie, porosków, może nawet najciekawszy. Kiedy jestem w twojej ręce, posiadam losowe słowo klucz, które zmienia się co rundę, więc podpuch jest idealny, tak? Widzicie, o, kraje życia, biorę, nie? Świetna sprawa swoją drogą. Wołanie troli, takie bardziej kontrolne zaklęcie, zauważyłem, że jest bardzo potrzebne w aktualnej mecie. Tego mi brakowało na początku, bo wcześniej grałem z czym innym. Poro chrupki, jedna rada ode mnie. Jak możecie grać poro chrupki, grajcie poro chrupki. Lepiej nie trzymać je, i żeby siedziały w ręce, bo to nie ma sensu. Chcecie mieć jednak te chrupki. Potężny poro, zmiażdżenie, prawda, do puchu idealnie. Zew natury, bo możemy dobrać dużo porosków, więc możecie zwiększyć szansę na dobranie tego serca, które jest istotne, jest kluczem do zwycięstwa po prostu, nie? Na tym polega cała zabawa. Sławetny poro, gdy mnie przywołasz, przyznaję wszystkim sojuszniczym poro losowe słowo klucz. Jak macie dużo porosków, jak widzieliście koszt, jeden jest ich sporo, mogę wam jeszcze pokazać, jest ich sporo, więc jest duża szansa na to, że serce puchu będzie nieśmiertelne i na tym wam po prostu zależy. Więc moi drodzy, dodatkowo saneczkarz, bo tworzy dodatkowego poro i z tego poro może być tarcza magii. Także super sprawa, przy okazji jak będziecie dawać ciaska, no to zobaczcie ile wali, bo to jest 5-5-5, a później będzie 6-6, nie? Fajna sprawa. Szkoda, że ta karta nie kosztuje 5, bo 6 punktów to jest za dużo na to, co ta karta robi. Dwa losowe pory, poroski, również puch, to jest bardzo ważne, i dwie karty porochrupki. Zastanawiam się, widzowie, bo w tym deku brakuje czegoś pod magię, w sensie, żeby dawało puste kryształy, więc pozostawię wam, może sami coś wymyślicie, coś lepszego. Tak, to jest mem, to mamy się dobrze bawić, zagrać pod serce puchu. Także zapraszam was na jedną giereczkę, a reszta będzie pochodzić ze streama, a szło różnie, więc mam nadzieję, że będzie wam się podobała. Także zapraszam na pierwszą grę. Zadanie jest jedno. Jak najwięcej poro, jak najwięcej słów kluczowych i poro puch. Powiem wam tak, jeżeli dobierzecie w pierwszej rundzie, lepiej nie odrzucać, bo później można przegrać grę i się łatwo przejechać, nie? Karty pod nieuchwytność. Razem z wzmacnianiem. Nie potrzebujemy, wbrew pozorom. Ja wiem, że tu będą karty pod, ale uważam, że do szóstej rundy stworzymy takiego poro, który zmiażdży po prostu, nie? Taką mam nadzieję, serio. Więc... nie wiem, czy ten poro jest aż tak dobry, nie? To jest świetne. To jest świetny start na tego przeciwnika swoją drogą. Nice. Do szóstej rundy, słuchajcie, do szóstej rundy musimy ogarnąć się. Myślę, że on może pauzować do trzeciej, żeby nami nabijać, a my sobie zaczniemy obrażenia robić.
To będzie dobre. No dobra, o, szkoda, że ta zerówka trochę na miejsce za zajmuje. Wszędzie pełno pupu. Regeneracja jest zła, nie przyda się. Co teraz? Wytrzymałość? Bez sz... Czy ma tam net? Dorzucamy. Robimy presję na stole. Najbardziej się boję zaklęcia, które przywoła dwie karty za jeden. Co nam to tutaj szyki? Kiedyś templowałem dokumenty, teraz parzę! Polistyczny. Bardzo ciekawe. Tacy zwyczajni! Bardzo ciekawe, naprawdę. 5 punktów. O kurczę, no to nie będzie takie dobre tempo tej nami. Tu dorzucamy, bo on ma bardzo dobre statystyki, ale tak? I mamy zmiażdżenie. Szybki atak, nie jestem fanem. Drugi bot. No dobra. Zagramy tak. Następny będzie 5 punktów i to będzie dobre. Zwarty i gotowy. Bilet na pokaz. Strzelecki. Ciekawe, ja pamiętam ten deck, ale ja pamiętam, że na niego wygrałem. Ale jaki to był zamysł? To nie jest bardziej pod nieuchwytnym, bo to jest down. Ulepszenia systemu. Potężny poro. Robi robotę, co? Powinniśmy jakiegoś taniego poro rzucić. Tryb bezpieczny wyłączony. Do mnie, metalowi bracia! Nie powinienem tego robić, ale mamy trollchanta w łapie. Przezdarzały projekt. Tacy zwyczajni. Ta karta musi przeżyć, aczkolwiek mamy zamiennik. I będzie poro puch na następną rundę. Ty nie masz silensa. Nie masz nic. Tylko nasze poroski mają mało HP. Tylko my będziemy bronić. Jeżeli nie rzucić zaklęcie. Okej, to jest bardzo spoko zagranie z jego strony. Może połatany poro da nam jakieś fajne słowo. Takim fajnym słowem mogłaby być na przykład tarcza magii. W ogóle zauważyłem, że nigdy zwiadu nie dostaję. Nigdy. Raz dostałem tylko. Także taka ciekawostka ode mnie. Inwestowanie w bota balistycznego aż takie dobre nie jest. Okej, to nie jest problem, bo mamy jak blokować. Tylko, że tu będzie ulepszanie tych porosków. Oj, tych porosków, ale on nie wygra w tej rundzie. Jakby miał dużo... Nie, wydaje mi się. Mamy jednego poroska, żeby zrobić sobie nowe słowo klucz. Kowal byłby tu... Taki byłby kowal. No, to nie jest dobre, widzicie, to jest strata tempa. Tarcza magii jest okej. Tarcza magii jest okej, tylko że nie wiem, czy nam wystarczy porosku. Musimy to dorzucić. Najlepiej, żeby ta karta zginęła, ale ona nie zginie. Czy można ulepszyć doskonałość? No, że zrobimy tak. Będę mieć czym blokować. I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w następnej rundzie to wygrać, jeżeli nic złego nam się nie przydarzy. Daj się ponieść wali. No, to było bardzo dobre zaklęcie dla nami, jest to idealne. O, było zabicie, okej. Mamy jak blokować, to najważniejsze. Ten bot balistyczny będzie potworem. Dołącz do mnie, jeśli chcesz żyć. No, nic na to nie poradzimy. Zastanawiam się, czy on... On w teorii mógłby... Wow. Odpalił się teraz. No dobra, koniec. No, zobaczcie, jak był blisko kolega. Czy jeszcze jedno. Okej. Mamy odpowiedź. O, to jest za drogie. Nie chciałem tak grać, ale muszę. W następnej będzie mały problem, no ale nic. Nie chciałem tak zagrywać. A muszę mieć blokerów. Czy mi jest potrzebna nieuchwytność?
Ale jakbym dobrał ciastko, chyba byłoby dużo lepiej. Zwykłe ciastko. Dobra, dorzućmy, żeby zmarnował punkty. No i dorzucamy, słuchajcie, serce puchu. No zaskoczył mnie. Kurczę, tracimy tarczę magii bardzo dobrą. Ale powinieneś pozbyć się tej karty. Za mało będzie. Ale mamy wpływ. To jest 14 punktów. Tu polecą leczenia. Jedyna postać, która może nas zablokować, to Nami. Ulepszenia systemu. No właśnie, Nami tutaj zwycięży, zobaczcie. Niepotrzebnie poświęciłem jednego porostka wcześniej, nie? Czy można ulepszyć doskonałość? Daj się po nim pozwalić. Szkoda. Szkoda, 12. Nie mamy opcji do tej gry wrócić. Nie mam jak zawykłać tych jednostek. Jeszcze tutaj jest błąd balistyczny. Naprawdę blisko, nie? Naprawdę blisko. Problemem było to, że zablokowałem jeden porosek tutaj. No, jeden porosek był za dużo tutaj przy obronie. Naprawdę bliska gra, nie? Wszystko było idealne. Nie dobrałem tego kowala. Gdyby tam był kowal, słowa kluczowe, myślę, żebyśmy wygrali. Tarcza magii stracona, można było od razu grać, nie? Ale wtedy zabrakłoby obrażeń. No nic, zapraszam was na gierki ze streama. Mam nadzieję, że będą wam się podobać. Nie udaje mi się, bo to jest memowa talia, to co zrobiłem, nie? Widzicie, to jest full poro plus ten. Ale ciastka trzeba grać, no. Ciastka są tu kluczowe, żeby to wygrać. Tylko, że ja nie dobieram ciastek za 3. Chyba, że wyrzuciłem jakimś cudem. Za drogo. Jeden brown na taki. Ale nie jestem fanem. Miałem teraz pucha, nawet nie zdążyłem go zagrać. O! I to jest git! To jest git! O Boże, podwójne słowa klucze. Będzie bloker, ten pasterz. On jest dobrym blokerem. A gdzież ten mi uciekł? Dobrze, bo uzupełnimy stół i damy słowa kluczowe, nie? Kurczę, ma kozę. Unlucky. Mogłem atakować? Tak, bo bym musiał kozę poświęcić, my bad. Ale mam trollchanta z drugiej strony. Ta ciastka też mam. Dobra. Co ci zrobiły? Jeżeli... nie wiem. Dobra, nie wiem, dla mnie to była dziwna wymiana, ale dobra, ja się nie znam. Okej. Musi zagrać zaklęcie. Nareszcie nam coś wychodzi. Zobaczmy, mamy trollchanta dalej. Dobra karta, nie powiem. Nie mamy odpowiedzi za bardzo. Przecież to nie jest ten. Może odmrożenie trzeba kupić. Znaczy kupić, dodać do tego deku, rzecz jasna, nie? Nie wiem, czy to byłoby takie... O, on bardzo dużo punktów tu stracił. Dziś mówimy dość. Niezłe, niezłe, bo zobaczcie, gdyby tu był puch, to byłoby całkiem niezłe, nie? Miałem trollchanta, więc dlatego tak zagrałem. Pauza. I teraz puchu nie będzie, tak? Nie będzie. 6-6, on jest chory ten poro, ale ma za dużo punktów. Osłaniam. Okej, dobre zagranie. Dobry wieczór, Patryk. Na razie idzie nam dobrze. Dwa zmiażdżenia, ale mamy blokera bardzo dobrego i dwie kradzieże życia, więc... I mam dobór puch. Puch będzie grany, tylko boję się, że może mieć silence Targonu. Ale nic.
Jest puk! Ochraniam cię! Ora, widzowie, teraz to już rybka, co? Możemy zagrać jeszcze zaklęcie za 3. No dobra. Wiecie, bo na dobrą sprawę... Ile tu by było punktów? Dużo, he? Bo się zastanawiam, czy powinienem już... Bo on tak naprawdę mógłby z nami wygrać. I jeden poro wypadł. A, czy jeden z tych poro? Dobra, oddam mu ruch. Masz tarczy magii, to prawda. Tylko, że on ma dwa, może mieć te. Dwie bitki. Okej, okay, musimy coś zablokować. To słowo kluczowe jest najgorsze. Panteon będzie mieć tu awans, for sure. Czy on może to skończyć? W teorii może. Te karty są złe. Dobra, ale my wtedy skontrujemy to. Dobra, zrobimy tak. Myślę, że teraz zagram pauzę. I czy on zagra Egidę? Myślę, że on może zagrać Egidę. Wiecie, nie chcę rzucać w ciemno. Tutaj Patryk słusznie zauważył, że mamy tarczę magii, tylko problem jest to, że on ma bardzo dużo zaklęć w ręce. Bo już bardzo dużo jednostek dorzucił. Więc tutaj wszystko, co on ma, ja się wcale nie dziwię, gdy tu będą 4 zaklęcia. W tym jedno to za 5 jest bardzo kontrujące, bo jest 7 punktów obrażeń plus 3, bo tutaj jest jeszcze to, nie? Ale nie jest leczenie. No dobra, YOLO. Tak, to też była możliwość, tak, ale stwierdziłem, że już nie będę was trzymać w niepewności, dorzucam, nie? Okej, okay. Z tego co widzę, widzowie, powiem wam, że nie możemy za bardzo porosami blokować. No i zobaczmy, czy miałem rację. Zaklęcie, Egida? O tym wam mówiłem. Widzicie? Miał. O tym wam mówiłem. I tarczy magii już nie mamy. Ale czy 19 punktów zdrowia przypadkiem nie wystarczy, żeby wygrać grę? Siadło, widzowie, w końcu siadło, no. Ja powiem wam, że ten puch jest całkiem niezły, tylko... Ciężko się gra, a rozdanie mieliśmy... Takie mieliśmy. Brown byłby tu bardzo dobry. To też jest bardzo dobre, wbrew pozorom. Tylko nie mam karty za jeden, a mamy token ataku, tradycja. Zawsze tak jest, zawsze. Ale dobra. Dobra, trochę za dużo. Bardzo źle. Wiecie, bo my... Jezu, zobaczcie jak źle. O Jezu. Za odpowiednią opłatą każdy. Nie mogę atakować, bo ma trollchanta też, bo to jest... Bez sensu wymianę. Ale myślę, że on tu coś dorzuca, a my... Nie zaatakuje, ale my ściągniemy jego kartę i zaatakuje. W imię mojej matki! Pauza? Kurczę, korci, nie? Poczekajcie, będę kontynuował mój plan. Baw się dobrze! Zagram 6, bo takie ba... To jaką... No ale trollchant spalony, nie? Moja pierwsza blizna! Słuchajcie, ale trollchant spalony, no. Zgromadźcie się, duchy, zgromadźcie. Dorzucę tego poro, żeby mieć... Ile w następnej rundzie mamy? 6 punktów. Git. Muszę mieć miejsce na kartę. O kurde. Kiera wszystko widząca. Nic cię nie zabije. Och, twój odór może zjechać.
rzucił drogą kartę, tak? To my odpowiadamy dokładnie tym samym. On nie może nic tu zrobić. Dlaczego na Brauma nie rzuciłem? Dlatego, że on tu nie jest warunkiem mojego zwycięstwa. Aczkolwiek mógłby spróbować zabić tego pana, nie? Wstań za Braumem! No kurczę... Dlatego, że on też już wszystko zmarnował. Aczkolwiek mogłem tutaj... Nie wiem, zarówkę też rzucił, nie? A to ciekawe, tu się ładnie odpali. Ale my, zobaczcie co się dzieje, nie? On trochę sobie tym też spalił, nie? Zobaczcie, teraz mamy zaklęcie dobre. Dobrze, że nie rzuciłem wcześniej na Brauma. Ile nam zostanie punktów? 6. Git. Chcę... Tylko to będzie za mało. No dobra. Ile potrzebujesz? Tyle. Ty najwięcej defujesz. Powinniśmy... Dobra, zrobimy tak. Ej, ej. No, nie laguj. Prawdopodobnie ta karta nas załatwi. Ale kto wie, bo zobaczcie co my tu mamy. I może zobaczcie... Kurczę, jednak zablokował, nie? Trollchant? A no nie. Jak to wygląda? Tak to wygląda, że nie wiem jak to wygląda. Myślę, że ta karta tu może przeżyć. Ta karta też nie przeżyje? 6-6, okej, wiem o co ho. Widzę już, spokojnie. I tak, zagramy. Tak, bo źle wyliczyłem. Zabijamy się tej bardzo skomplikowanej karty, zabijamy kolejną. Braum dostaje awans, będzie dobrym blokerem. I on gry nie może wygrać, bo ma tylko dwie karty na stole. Bądź pozdrowiony, czy no, to nic z tym nie zrobię. Uzupełniam sobie stół. Nie martw się! Braum już tu jest! 8-10 punktów. To mi posłuży do blokowania, bo lepiej, wiecie, nie tracić tych kart, nie? Kurczę, nie mogę dobrać poro. W sensie puchu, nie? Chodź, Klaro, musimy cię wiele nauczyć. Nie mogę się doczekać. Uściski dla wszystkich. Będzie bloker kolejny. Free Pirate XX. No teraz będzie ciężej, ale wciąż damy radę. Zastanawiam się, czy ratować, bo wiecie, to nie jest jakaś specjalnie dobra karta, nie? Ale takimi, którymi nikt nie gra? Ja też. Ja też tak lubię. Bez sensu grać tym, co jest w mecie, nie? Zastanawiam się, czy nie zagrać w następnej rundzie aż 3 ciastek. Bo wtedy mu wyczyszczę stół tak naprawdę, nie? Wiecie, dużo ma punktów, nie? Mogę też zaryzykować i dobrać puch, ale wątpię, że go dotrwam, bo zobaczcie, też gry nie mogę za bardzo skończyć, bo ma za dużo punktów. No dobra. Gramy z tradycyjną, starą szkołę, czyli rzucamy najtańsze karty. Poznaj swojego wroga. O kurcze. Bardzo dobra karta, powiem wam. No kurcze, gość nieźle wymodził, bo ja tego nie widziałem jeszcze. Przecież ja znam tę kartę, ale nie widziałem w tym deku. Naprawdę fajne zagranie. Chodźcie za mną, maleńcy. Mój przyjacielu, poszczęściło ci się. On na szczęście, moi drodzy. Przez ciebie się wystraszyły. Hmm.
ma mało kart na stole. Jesteśmy w stanie prawie to skończyć. Naprawdę. Jesteśmy prawie to w stanie skończyć w następnej rundzie. Jedz i rośnij nam duży, okrąglutki. Najpierw bitka. Powodzenia, baw się dobrze. Niech to błąd, duży błąd. Na odwrót. My bad. To powinno być na odwrót. Nie jestem w stanie uratować tej karty. Zastanawiam się, bo popełniłem teraz katastrofalny w skutkach błąd. 3-6 to za mało. Tej karty... Nie zależy ile zagram, bo tak, jeżeli zagram to ta karta i tak zginie, nie? Nie mogę tego nawet sprawdzić, nie? Ale z drugiej strony on gry nie skończy w następnej, bo mam bardzo tanie poro jeszcze. No dobra. My bad, tutaj błąd, już witałem się z gąską, nie powinniście tak robić, to było głupie. Ale to jest też bardzo złe dla nas, a wystarczy zablokować. Tylko on skieruje obrażenia i to jest ten problem. Tylko, że drugi Blaum do broku też za bardzo nic nie da. Wydaje mi się, że ciaskami jestem w stanie nawet pozabijać, no. Zobaczmy, czy mój plan się powiedzie w następnej. O, ma karty, mają 8-8. To jest bardzo dobre. Wow, dlaczego ja puchu nie dobieram, nie? Ani kowala, ani puchu, nie? To jest smutne, ale tak jest. Wyczuwam dobrą krew. Pewnie. Marnuj mój czas. Pamiętaj o manierach, chłopcze. Mówisz, że mi zestunuje? To prawda, no. Za mało będę mieć jednostek. Masz rację, niestety. Niestety masz rację. Chyba, że kradzież życia dostanie, bo to jest początek rundy. Jakbym tu kradzież życia dostał, to moglibyśmy grać. No dobra, to jest koniec, masz rację. Bardzo ładnie rozegrał to zresztą. Tylko widzicie. Nie dobrałem puchu. Nie mam pojęcia co to jest, ale to dobrze. Takie deki są najlepsze. Pamiętajcie, że zawsze to może dobrać tego. Ten Poro nie jest taki dobry. On w sensie nic nie robi dobrego. To jest wbrew pozorom okej. Widziałeś dzisiaj? Jeszcze tego deku nie widziałem. Pewnie jakiś youtuber wrzucił. Ulepszenie akurat nie jest dobre dla nas. Dlaczego nie gram? Bo może mieć pajączka z wyspycienia. No to takie standardowe zagranie zazwyczaj. A to jest dobry bloker. Dobieram. Ledwie za nimi nadążam. Szczęście Kindred dopiero w czwartej, więc nie musimy się bać. O. Okej, pauza. Zaatakuj, no. Czego się spodziewasz po takim deku, ziomuś? Halo? Nie mogłem rzucić tego Porosa, bo by zginął, dlatego tak nie zagrałem. No robi mi na złość, naprawdę, gość robi mi na złość. Dobra, wybejtujmy jedno zaklęcie. Co ty wyprawiasz? Nie. Myślę, że tu poleci zaklęcie, a my wtedy sobie ciastko zagramy.
Dużo punktów spalił, a mi się nie opłaca atakować. Mógłbym tylko wybejtować kolejne zagranie, więc to... Czy to... Dobra. Dobra, okej. Okay. Jeżeli by się pojawiła Kindle, to lepiej teraz zagrać niż... To ma być przeciwnik? 4 z obrażenia. Żadna strata. Nawet przy sercu. Myślę, że bardzo dobrze, że poświęcił to teraz. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj grałem talia Karma Zoe i trafiłem na identyczną talię? Ja nie widziałem jeszcze takiej. Dlaczego to było dobre? Dlatego, że lepiej, żeby on zużył to zaklęcie teraz, niż wtedy, gdy ja będę mieć puch. Rosą jeszcze grywalne? Ten deck nie, a czy ogólnie? To nie mam pojęcia, bo już w ogóle nie widać. Nikt tym nie gra, wiesz? To jest bardzo... Nieuchwytność jest tu świetna, bo później sporo i może wygrywamy grę. Więc nie umiem odpowiedzieć na to, czy porosą grywalne. Po prostu po tym nerfie na to zaklęcie za wzmacniające 2-2 przy skupieniu jest jedno drożej. Ludzie już tym przestali grać. To nie jest sporo, więc nie żadna strata jest znowu. No właśnie, ale to po poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie były potężne porosy. Spróbuję wygrać grę w następnej rundzie. Czas polować! Przez ciebie się wystraszył. Jeszcze będziemy mieć blok. No niezły koleś. Za darmo, nie? Czy się nic tu nie tracimy, nie? Bo ta karta i tak by zginęła. O, tort! Jeżeli nawet ma to zaklęcie, które zagrał wcześniej, to mamy zmiażdżenie tutaj, nie? A on za bardzo nie ma tutaj defa, nie? Tutaj będzie 6. Teraz tak, żeby on jeszcze to mógł wygrać, potrzebuje karty, która zdejmie tarczę magii, pajączek za 2, a zużył wcześniej, bo wybejtowaliśmy, to był bait. I zabicie za 6 punktów z wyspycienia. Mógłby mieć jeszcze to i to będzie problem, bo tu będzie 6 i wtedy będzie blisko, blisko. Jakieś leczenie jest dalej w grze, nie? Ale nie ma, po prostu przeciwnik się obraził na nas i stwierdził, o nie, przeciwnik zrobił kombosy, o nie, po co? No bardzo nie lubię takich graczy, nie szanuję, a tfu, po prostu widzowie, tak jest. Jeżeli nie umiesz przegrywać, zmień grę. Po prostu. Ja z czystą przyjemnością. Nawet słuchajcie, zobaczcie, tak, zrobiliśmy sobie bufor tych 7 punktów. I tak wjeżdżę za 20, bo mam jeszcze wpływ. Bardzo dobrze, ta tarcza magii świetnie wypadła. Tak jak mówię, nie? Jak siądzie, słuchajcie, ta talia memowa, to robi świetne rzeczy, nie? No gość sobie wyszedł. Ja nie szanuję. Mamy cię na streamie. Jesteś na czarnej liście, typie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli jeszcze tu jesteś, pamiętaj o subskrybowaniu tego kanału, żeby mógł w końcu zarabiać pieniądze. Ale motywacja, co? Jakie życie? Jaki label, taka płyta. Pozdro. Jo.